Brawo, brawo, brawo. I proszę Państwa, jak widzicie, oprócz tej jednostki, którą mam podawę i zawodników zawodu, są wszyscy pozostali gorzej grani. Oddajmy głos Panu Prezesowi. Dzień dobry, witam Państwa. Odbędzie się teraz mała ceremonia. Chciałbym powitać na Stadionie Siarki Pana Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Pana Wieczysława Golże. Szanowni Państwo, chciałbym wszystkim pogratulować wszystkim zawodnikom, którzy tak dzielnie walczyli, wywalczyli upragniony awans dla nas, dla kibiców, dla wszystkich sympatyków właśnie piłki nożnej. Cieszymy się bardzo, to Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, że mamy kolejną drużynę w centrali, że mamy w Ekstraklasie, w pierwszej lidze i w drugiej lidze. Ja liczę na to, że niedługo Siarka powróci na najwyższy, prawda, stery naszej piłki, także w naszym kraju. Jestem przekonany, że tak będzie. Tego życzę i gratuluję, żeby się piłka w Tarnobrzegu jeszcze lepiej rozwijała. Jestem przekonany, że Pan Prezes da radę. Ci piłkarze, wspaniali piłkarze, na pewno niejednokrotnie nas przekonają jeszcze o tym, że ich stać na więcej. I będzie niedługo pierwsza liga, a potem już tylko Ekstraklasa. Tego życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I dziękujemy Panu Prezesowi Gorbie, Panu Prezesowi Podokręgu Stalowa Wola, Panu Józefowi Kornakowskiemu za te miłe życzenia. I za chwileczkę przejdziemy już do meczu. Meczu Siarka Tarnobrzeg, Orlęta Radzyń Podraski. Fetować razem z zawodnikami, kadrą trenerską ten świetny wynik, jakim jest awans do drugiej ligi państwowej. Thank you.
proszę Państwa, pierwsza bramka dla naszego zespołu, a jej zdobywcą Filip Krępa! Siarka Orlęta, 1-0.
i zakończona się pierwsza połowa spotkania. Siarka, Tarnowczyk, Odlewka, Radzyń Podlaski, prowadzenie naszego zespołu 2-0. Przypomnę Państwu, że bramki zdobyli Wilik Krępa i Aleksandr Jacenko. Dziękujemy Mateuszowi za grę w dniu dzisiejszym, a witamy na boisku Krystiana Furmana. Thank you.
trzeba będzie odciąć, zlikwidować, ponieważ jest już nieaktualny, a następnie zaproszę zawodników obydwu drużyn na środek boiska. Jeszcze pan prezydent miasta, proszę coś powiedzieć, pan prezydent chciał coś powiedzieć. Poczekajmy jeszcze. Ja ze strony klubu, zarządu, chciałbym bardzo gorąco podziękować panu prezydentowi, który od kilku lat wspiera nas. Mimo trudnych momentów, bo spadek do trzeciej ligi, nie zostawił nas, ciągle pomagał i doprowadził do tego, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Także ta stabilizacja, która była ze strony miasta, prezydenta, władz miasta, naprawdę dużo nam pomogła i dzięki temu możemy się dalej rozwijać i myślę, że wspólnie razem wchodzimy po kolejne cele. Także ze swojej strony dziękuję panie prezydencie. Tak jak nieraz mówiłem, że tworzymy wspólną siarkową rodzinę i to są takie pięciolatki, które zaczynają kiedyś siarkę trenować. To są kibice, trenerzy, drużyna, zawodnicy i też nasi działacze, sponsorzy, aktywariusze, ale też władze miasta. Dlatego chciałbym, żeby ta rodzina, nikt nas wspólnie nie zawiodła. Oddaję głos panu prezydentowi. Mamy świetną drużynę. Mamy? Mamy! Wielkie brawo dla drużyny! Słuchajcie państwo, 3 lata ciężkiej pracy prezesa, trenerów, zawodników, wszystkich osób, którzy pomagali, od lewa do prawa. Tak naprawdę to są ojcowie sukcesu. Ja mógłbym tylko robić jedno, żeby pan prezes się nie denerwował, że nie ma pieniędzy. Miał stabilizację, wiedział, że może zawsze na nas liczyć. I obiecałem panu prezesowi, że na ostatni mecz przyjdę na pewno. Moje wrodzone dwie lewe nogi nie pozwalały mi nigdy grać w piłkę na takim poziomie, albo przynajmniej na połowie tego, co zawodnicy, ale doceniam tych ludzi, którzy potrafili włożyć niesamowite serce i wysiłek w to, żeby dzisiaj tak dobrze mógł świętować. Trybuna jest prawie pełna. To jest najlepszy dowód, że wszyscy w Tarnobrzegu czekali na drugą ligę. I mam nadzieję, że ta stabilizacja, którą ja nadal będę podtrzymywał, pozwoli na sięgnięcie po kolejne sukcesy, kolejne laury. Życzę, żebyśmy w najbliższym czasie mogli tutaj powiedzieć, zdjąć właściwie ten baner druga, a wam zawiesić pierwsza. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami z taką drużyną da się to zrobić. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Widzimy się na placu Matosza Głowackiego, ale zanim to nastąpi, pamiątka. Gratulacje dla całej drużyny, zawodników, trenerów, prezesa, dla wszystkich, bo to jest wielki dzień i wielkie podziękowanie. Zatem pójdzie, tak jak powiedziałem, stabilizacja finansowa. Miejmy nadzieję, na 100%! Wszystkiego dobrego i na ręce kapitana! Dziękujemy bardzo panu prezydentowi za tę deklarację. Nie no, atmosfera była przednia, nie ma co tu mówić, ale chłopaki też się spisali, zagrali dobry, spokojny mecz, wygrali 2-0, więc nic tylko się cieszyć. Ja tu jestem i można powiedzieć, że jak miałem 17 lat, to spadałem powiedzmy po 2 meczach, w których zagrałem w drugiej lidze, ale no, czuliśmy tę atmosferę, też kibice nas wspierają, jeżdżą za nami i to nam daje kopa i z tego się cieszymy. No uważam, że jesteśmy dosyć charakterną drużyną, dużo razy wyciągnęliśmy mecz z opresji, można powiedzieć, i cieszy nas
to, że to my jednak na koniec sezonu jesteśmy na pierwszym miejscu i cieszymy się z tej drugiej ligi. Mało czasu, ale tydzień myślę, że spokojności wystarczy i wracamy do treningów. Na pewno jakieś tam bawy były, tak? Bo spore roszady poszły w składzie i wiadomo, że była to spora niewiadoma, ale uważam, że chłopcy naprawdę dali radę. Przy odrobinie szczęścia powinniśmy ten mecz wygrać wyżej. Uszczegliśmy się też od straty bramek, także ogólnie rzecz biorąc myślę, że po takim sezonie, po awansie, wygrana generalnie uważam, że naprawdę przypieczętowała ten wynik i tą, można powiedzieć, pracę, którą w tak trudnym sezonie myślę, że wykonaliśmy pozytywnie. Ja nie ukrywam, że bardzo emocjonalnie przeżyłem ten awans. 10 lat temu też, będąc wiceprezesem klubu, awansowałem do drugiej ligi, wtedy grupy wschodniej i nie ukrywam, że aż tak dużych emocji to mi wywołało wtedy u mnie. Dzisiaj generalnie po tych latach, po spadku, 3-letnim rozbracie, można powiedzieć, z drugą ligą, powrót na pewno tutaj jest bardzo emocjonalny i kosztowało mnie to na pewno sporo też zdrowia, emocji, ale myślę, że było warto. Ciężki sezon, drużyny na pewno mocne i ta grupa też myślę, że będzie i w tym, i w przyszłym sezonie jedną z najmocniejszych w Polsce, także ogólnie rzecz biorąc wyjście z tej grupy na pewno jest bardzo dużym sukcesem. No generalnie my też, będąc w trzeciej lidze, tak, w tym sezonie nawet zrobiliśmy korektę dość taką znaczną w lecie, teraz trochę mniejszą w zimie i to spowodowało tym, że dysponowaliśmy naprawdę zespołem i składem takim dość mocnym i daliśmy radę, dlatego żeby sprostać drugiej lidze też musimy na pewno ten zespół znowu skorygować i docelowo generalnie cieszyć też tutaj kibiców, sympatyków, Siarki, Tarnobrzeszan dobrymi wynikami i taki będzie cel na pewno na najbliższy sezon. Zdawaliśmy sobie sprawę, jaki byłby to mecz dzisiaj, gdybyśmy musieli grać o te 3 punkty, żeby awansować, więc cieszymy się bardzo, że nam się udało zrobić tydzień temu. Ten mikrocyk tygodniowy był zupełnie inny, bo wiadomo, że 10 zawodników już się rozjechało na urlopy. Dzisiaj wystąpiliśmy trochę w eksperymentalnym składzie, ale też gdzieś tam chyba z perspektywy całego meczu zasłużyliśmy na te 3 punkty. Cieszymy się z tego, bardziej fajny końcowy akcent, wygrana, przypieczętowany awans do drugiej ligi. Mogę tylko podziękować kibicom, którzy byli z nami w wielu momentach, tych lepszych i tych gorszych. Nigdy nas nie opuszczali. Cieszymy się z tego powodu, że byli z nami do samego końca. Też dzisiaj ta oprawa i ten cały doping był bardzo fajny, bardzo energetyczny. Cieszymy się z tego. Myślę, że chłopcy na to wszystko zasłużyli, co wydarzyło się dzisiaj na trybunach. Może nie od jutra, ale może od poniedziałku weźmiemy się do roboty. Chociaż już ten tydzień był taki poświęcony, powiedzmy, temu, co nas czeka już za kilka tygodni. Wiem, jak ta przerwa jest bardzo krótka, więc musimy to wszystko dobrze zrobić z głową, żeby ten krótki okres jak optymalnie wykorzystać na odpoczynek, a jednocześnie potem, jak się spotkamy 27, mając dosłownie 3 tygodnie do pierwszego meczu, żeby to wszystko fajnie przepracować i ułożyć.